Witam serdecznie. Dzisiejszym tematem prezentacji jest wielokulturowość w dobie współczesnych zderzeń cywilizacyjnych. Moim zdaniem bardzo ciekawy temat, gdyż ta wielokulturowość otacza nas na co dzień. No dobrze, ale zacznijmy od początku. Co to jest wielokulturowość? Jak podaje nam Wikipedia, czyli najpopularniejsza strona na temat definicji, chyba obecność wielu różnych kultur w obrębie jednego państwa lub polityka państwa wobec różnorodności kulturowej. No dobrze, ale co to oznacza? To oznacza, że w danym państwie spotyka się i zbija się wiele kultur. Przykład? Proszę bardzo, Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych największą mniejszością etniczną są Latynosi, potem Afroamerykanie, Azjaci oraz Polacy. No dobrze, a jak państwo pomaga takim kulturom? Państwo wspiera inne kultury w formie edukacyjnej, jak i poprzez organizowanie różnych imprez, pikników czy festynów w danym mieście dotyczącej konkretnej kultury, tak aby te osoby mogły się poczuć swobodnie, a osoby, które nie należały do tej kultury, mogły ją poznać. Ale przejdźmy do statystyk. W jakich państwach stopień wielokulturowości jest najwyższy? Są to Stany Zjednoczone, czyli coś, o czym już wspominałem, czyli Latynosi, Afroamerykanie czy Azjaci. Następnym państwem jest Kanada. Jest tam około 200 grup etnicznych zamieszkujących ten teren, a imigracja stanowi 50% przyrostu ludności. Pamiętajmy, że na tak wielkie państwo, jakim jest Kanada, jest około 20 milionów, tylko 20 milionów ludności. No i Australia, tam co czwarty mieszkaniec urodził się za granicą, a co drugi ma przynajmniej jednego rodzica imigranta. A jak to wygląda w Polsce? Poziom wielokulturowości w Polsce jest niski. Mieszkają tu głównie osoby rasy białej, wyznających chrześcijaństwo i porozumiewających się w języku polskim. A jakich mniejszości narodowych w Polsce jest najwięcej? Największą mniejszością etniczną i narodową w Polsce są Ślązacy. Jest to około 170 tysięcy ludności. Zamieszkują Śląsk. Na drugim miejscu mamy Niemców w ilości 150 tysięcy. Również zamieszkują tereny Śląska. Na trzecim są to Białorusini. Prawie 50 tysięcy. Zamieszkują tereny Podlasia. Na czwartym miejscu mamy Ukraińców. W ilości 30 tysięcy zamieszkują głównie warmińsko-mazurskie, lubelskie oraz zachodnio-pomorskie. I na końcu mamy mniejszość romską w ilości 12 tysięcy zamieszkują głównie małopolskie, dolnośląskie oraz mazowieckie. Wiemy, co to jest wielokulturowość. Wiemy również, w jakich państwach jest jej najwięcej. Również wiemy, w Polsce jaki stopień wielokulturowości występuje. Ale powstaje jeszcze jedno pytanie. Jak wielokulturowość prezentuje się we współczesnych zderzeniach cywilizacyjnych? Oto przykłady. Pierwszym przykładem jest sytuacja Romów w Polsce. Jak to wygląda? Państwo pomaga zintegrować się społeczności romskiej ze społecznością polską. Pomaga kultywować ich zwyczaje, język i religię. Pomaga również im w szkołach z edukacją. Organizowane są w kilku miastach w Polsce Dni Kultury Romskiej, które mają przedstawić nam ich historię. Na przykład jest w Ciechocinku coroczny taki festiwal właśnie kultury romskiej. Sam mam znajomego, który jest Romem, który jest wykształcony, ma rodzinę i jest naprawdę facetem, który ma pozycję. No ale powstaje pytanie, dlaczego Polacy nie lubią Romów? No,
że Polacy stworzyli sobie stereotyp Roma, człowieka biednego, bezdomnego, bez wykształcenia, który prosi publicznie o pieniądze. Dlatego ta niechęć Polaków powstała właśnie z tych rzeczy. Kolejnym przykładem są Afroamerykanie w USA. Afroamerykanie mają dzisiaj takie same prawa jak biali, jednak rasizm nie zniknął na dobre z amerykańskiej ziemi, mimo tego, że jest teraz o wiele lepiej niż było jeszcze około 50 czy 100 lat temu. A jak było kiedyś? Afroamerykanie mieli bardzo ograniczone prawa. Nie mogli głosować, nie mogli posiadać własnych ziem, nie mogli posiadać własnych firm, nie mogli korzystać z tego samego fryzjera, a nawet nie mogli korzystać z tej samej toalety, co rasa biała. Na szczęście to już się zmieniło i w dzisiejszych czasach nawet w Stanach Zjednoczonych był czarnoskóry prezydent. Kolejnym przykładem są Polacy na Litwie. Powstają szkoły, gdzie kultywowana jest polska tradycja. Dzieci uczą się języka polskiego. Niedawno Telewizja Polska stworzyła kanał TVP Wilno dla Polonii mieszkającej na Litwie. Na Litwie mieszka bardzo dużo Polaków. No, jest to około 200 tysięcy ludności. Największą mniejszością narodową zamieszkującą Litwę są Polacy. Zamieszkują oni głównie Wileńszczyznę. Kolejną ważną grupą są uchodźcy. Osoby, które musiały wyemigrować ze swojego kraju, na przykład z powodu wojny. I musimy pamiętać o nich, dbać o ich kulturę oraz przedstawić im własną. Nie zamykać się na pomoc, tylko pokazać, że każda kultura jest i powinna być pielęgnowana przez nas, czyli ludzi, czyli nasze społeczeństwo. Oto wypowiedzi kilku z nich, jak sobie poradzili w nowym środowisku, w nowym kraju. Denkt darüber, aber das auch schwer, weil ich bin schon 3 Jahre ein bisschen. Ich habe die Sprache schon gelernt und ich habe Deutschland, die Leute können gelernt. Ich habe viele Freunde, viele. Ist meine zweite Heimat dann jetzt. I'm not refugee, but really living in Deutschland is very nice. I think maybe for Syrian people they don't have a lot of choice. So I think they prefer the country which accepted them and helped them to live. Temat jest długi i można rozmawiać godzinami. Mam nadzieję, że mi się udało pokazać najważniejsze rzeczy dotyczące wielokulturowości. Dziękuję.